W ciągu roku jest sporo uroczystości, podczas których mówimy o wolności i niepodległości. W listopadzie obchodziliśmy Dzień Niepodległości Polski, a dzisiaj obchodzimy Dzień Obrońców Wolności. Dlaczego dla człowieka jest tak ważna wolność i niepodległość? Kiedy lepiej się czujecie? Gdy ktoś was ściska? Czy gdy jesteście wolni od uścisku? Co wam bardziej się podoba? Bawić ze wszystkimi swoimi zabawkami? Czy tylko tymi, na które ktoś wam pozwala? Albo teraz, kiedy wirus skradł u nas możliwość podróżowania, korzystania z akwaparków, kin, kawiarni, a na nasze twarze ubrał maseczki. Jesteście szczęśliwi. Nie wiem jak wy, ale ja nie. Nic więc dziwnego, że ludzie chcą być wolni i niepodlegli. Aby zrozumieć, dlaczego 13 stycznia obchodzimy Dzień Obrońców Wolności, należy cofnąć się o 80 lat wstecz. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie spotkali się dwaj ministrowie spraw zagranicznych. Rosjanin Wiaczesław Mołotow i Niemiec Joachim von Ribbentrop. Oficjalnie podpisali dokument o nieagresji państw, które reprezentowali, czyli że Niemcy nie będą walczyć z Rosjanami. Ale do oficjalnej umowy był dołączony tajny dodatek. Mołotow i Ribbentrop potajemnie zadecydowali o losie wolnych państw Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Wyobrażacie to sobie? Do waszego domu przychodzą obcy ludzie i mówią, że to oni teraz będą tutaj gospodarzami. Straszne. Potajemnie podpisany dodatek do umowy został wcielony w życie i po 9 miesiącach Związek Radziecki okupował Litwę. Trwała II wojna światowa, więc na parę lat Litwa trafiła w ręce Niemców, a w 1944 roku znowu w ręce Związku Radzieckiego. Czy życie w Związku Radzieckim było złe? Nie można było podróżować do innych krajów, nie można było chodzić do kościoła, nie można było kupić mieszkania czy samochodu, jaki by się chciało. Aby kupić suknię, mięso czy rybę na Wigilię, trzeba było mieć znajomych w sklepie. Na początku nie wszyscy byli niezadowoleni, ale z biegiem czasu coraz więcej ludzi chciało wolności. Po ponad 40 latach, w 1987 roku, przy pomniku Adama Mickiewicza w Wilnie odbył się wiec, od którego zaczął się powrót do wolności. Ludzie wyrazili niezadowolenie z istniejącej sytuacji i zdecydowali, że należy wybrać liderów, którzy poprowadzą kraj ku wolności. Więc powstała grupa o nazwie Sajudis, w której skład wchodziło 35 liderów. Zaczęto organizować więcej wieców, w których uczestniczyli tysiące ludzi. Te tłumy były znakiem, że ludzie chcą zmian. Więc po 3 latach od pierwszego wiecu zorganizowano pierwsze wolne i demokratyczne wybory do Najwyższej Rady, podczas których wybrano osoby, które miały reprezentować naród. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Najwyższej rozpoczęło się wieczorem 10 marca 1990 roku. Było kontynuowane 11 marca. Wybrano władzę, przewodniczącego Rady Najwyższej, prezydium, premiera. Przyjęto dokumenty, na mocy których można było prawnie ogłosić, że Litwa jest niepodległa, a to, co zrobił Związek Radziecki w 1944 roku, nieprawne. Późno wieczorem odbyło się głosowanie. Niepodległość czy nie? Nikt nie głosował na nie. 124 osoby przegłosowały na tak. 6 osób powstrzymało się i 11 marca 1990 roku o 22:44 oficjalnie ogłoszono niepodległość Litwy. Nie Kuba! Nie Kuba! Nie Kuba! Nie
Związek Radziecki nie przyznał niepodległości Litwy i wprowadził blokadę ekonomiczną. Do Litwy nie docierała ropa naftowa. Dochodziło bardzo mało gazu. Na stacjach paliwowych prawie nie było benzyny. Nie dowożono produktów. Dlaczego tak się zachowywali? Chcieli, aby ci sami ludzie, którzy wcześniej głosowali za niepodległość, teraz z niej zrezygnowali. Uważali bowiem, że człowiek wolny, ale głodny, wybierze przede wszystkim jedzenie, a nie wolność. Marzec. Kwiecień. Maj. Czerwiec. Lipiec. Sierpień. Wrzesień. Październik. Listopad. Grudzień. Z każdym miesiącem sytuacja stawała się coraz trudniejsza. W styczniu postanowiono zadać ostateczny cios i zmusić Litwę do poddania się. Utworzono Narodowy Komitet Ratowniczy, który miał koordynować całą akcję. Jednak ten komitet nie ratował, a pogarszał sytuację ludzi. 1 stycznia zdrożały bilety na autobusy. 3 stycznia zaczęto ograniczać, ile człowiek może kupić jedzenia. 7 stycznia zwiększono ceny na produkty żywnościowe. 8 stycznia na Litwę dojechało 100 samochodów wojskowych. 9 stycznia z helikopterów rzucano ulotki, na których pisało się, że rząd i Sejm Litwy, którzy nie chcą ustąpić, doprowadzą naród do nieszczęścia. Zaczęły się też wiece. Z jednej strony zbierali się ludzie, którzy chcieli należeć do Związku Radzieckiego, z drugiej ci, którzy chcieli być wolni. Na lotnisku wylądował pierwszy rosyjski wojskowy samolot, który przywiózł 50 żołnierzy, potem przyleciała specjalistyczna grupa Alfa. 11 stycznia rozpoczął się szantaż Litwy z Moskwy. Albo do godziny 15 odwołają podpisany 11 marca akt, albo Narodowy Komitet Ratowniczy zacznie troszczyć się o przyszłość Związku Radzieckiego. Jeszcze nie nastąpiła godzina 15, jak młodzi mężczyźni zaczęli być łapani pod pretekstem, że uciekli od służby w wojsku ZSRR. Czołgi zajęli dom prasy i kilka innych budynków. Do tego używano broni i kilka osób zostało rannych, wśród nich kobiety. Po ulicach zaczęła jeździć technika wojskowa. Jeden tank wjechał na przeciwległy pas ruchu i przewrócił ciężarówkę, ciężko raniąc kierowcę. Władza Litwy chciała porozmawiać z prezydentem Związku Radzieckiego, ale nie dodzwonili się, ponieważ prezydent jadł obiad. Robili wszystko, by zastraszyć ludzi. Jednak ludzie postanowili bronić tego, co się wydarzyło 10 miesięcy temu. Bronić odzyskanej niepodległości. Ludzie wiedzieli, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Trzeba tylko wytrwać i wygrać. Więc symbolami wydarzeń styczniowych stały się flaga Litwy jako symbol niepodległego państwa. Ogniska, przy których grzali się ludzie i gotowali sobie herbatę. Wieża telewizyjna i budynek Sejmu, przy których zebrały się tłumy mieszkańców wolnej Litwy. Dlaczego należało bronić Sejmu? Ponieważ w nim zebrała się władza wolnej Litwy. Kobiety były proszone iść do domu, ale odmówiły. Widzieli, że mogą zginąć, więc ksiądz wysłuchał spowiedzi i udzielił rozgrzeszenia. Tę władzę należało bronić jako władzę wolnej Litwy. I rozkazów tej władzy należało słuchać, a nie rozkazów samozwańczego Narodowego Komitetu Ratowniczego. Dlaczego należało bronić wieży telewizyjnej? Gdyż z niej cały świat mógł się dowiedzieć o tym, co się dzieje w wolnym państwie. Dowiedzieć się o tym, że ZSRR rozpoczęła niezapowiedzianą wojnę z wolną Litwą. Chociaż Narodowy Komitet Ratowniczy wprowadził w Wilnie godzinę policyjną, czyli zakaz ludziom być na ulicach po godzinie 22. Zatrzymywał samochody, sprawdzał dokumenty, łapał młodych ludzi, jakoby byli bandytami.
tłumy ściągały do Wilna. Dziesiątki tysięcy ludzi wzięli udział w pogrzebie osób, które zginęły 13 stycznia, broniąc wieży telewizyjnej, Sejmu, a przede wszystkim wolności. 10 tysięcy wiadomości z całego świata przychodziło do litewskiej władzy, w których inne państwa uznały wolność Litwy i jej władzę wybraną prawie rok temu. 13 stycznia 1991 roku. Bitwa pod Grunwaldem XX wieku. Malutka Litwa pokonała potężne państwo. Każdego roku 13 stycznia zapalamy znicze, ustawiamy w oknach jako znak, że pamiętamy, jak długa była nasza droga do niepodległości. Pamiętamy, że w jedności siła. Pamiętamy, że nie wszyscy doczekali się momentu, żeby móc się cieszyć z niepodległości. Pamiętamy, że wolność nie jest nam dana na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo.